Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Litwin i zapraszam do kolejnego materiału, do kolejnego odcinka z Diablo 3. Jak wiecie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy wiedźmę Magdę po polsku, a teraz idziemy po kanałach szukać nieoczekiwanych sprzymierzeńców, jak to misja pokazała. Jak to misja, no tytuł misji tak mówi, więc zapewne odnajdziemy kogoś, kto pomoc u kogoś, kogo się nie spodziewamy. Lecz musi istnieć powód, dla którego do ciebie nigdy nie wróciła. Węgorze elektryczne? Damn. Moje wierne sługi, utrzymujcie wieźmę przy życiu, aż zacznie mówić. Ból pomoże rozwiązać jej język, ale tylko do pewnego stopnia. Pamiętacie, co się stało z tym pomocnikiem Vizerei? To było dość przyjemne, nie ukrywam, ale pod koniec z jego ust wydobywały się już tylko bezsensowny bełkot i skrzepy krwi. No, ile rzeczy powypadało. O, mamy skrzyneczkę. Niebieskie. Więc nie tam może jakieś super pospolite, ale też nie jakieś fajne, rzadkie. Czekajcie, tu chyba będziemy musieli iść, więc zobaczmy sobie tutaj. Legowisko szczurów. Nie, tu nic nie ma. Kontynuujemy tutaj drogę. Wow, 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 wow. Tu już jest jakiś złoty Fatumi z bluźnierca. Ale zobaczcie, zamrozimy go. On nas nie zamrozi. Zaraz go załatwimy. No, już prawie. Zamroził nas, jednak zdążył. Ale już go nie ma. Teraz srebrny rządzący ról. No, jest. Po wszystkim. Jeszcze ktoś jest? Nie. Zarażone zwłoki. Zębiaki stąd chyba wychodzą, nie? Tu nic nie ma ciekawego. Wow! Skałozębny rekin. Jak on się tu pojawi? Nie, kościani. To tak raz, dwa, oni tu zaraz polegną. O, właśnie. Dobra, to by było tutaj chyba wszystko. Tu jakiś miecz? No nie możemy go podnieść. Legowisko szczurów. Zobaczmy sobie tu. Skrzyneczka! Znajdź obskurny loch. Czyżby to? Adria powinna być tam. Tak, to jest obskurny loch. Ale za chwileczkę, bo tu mamy. Tu mamy skrzynkę. Kasa, kasa, kasa i jakieś pantalony, ale tu jeszcze coś jest. Więc ja nie chcę tutaj ominąć jakieś legendy. No właśnie, nie legenda, ale goblin skarbnik, a to jest naprawdę ważne, żeby go załatwić. Yeah! Zobaczcie, ile rzeczy wypada w niego. Podnosimy wszystko. Dobra, otworzyliśmy tą skrzynię też. Tak, dobra, wszystko
podnieśliśmy. To możemy iść do opuszczonego lochu. To jak to tam? Krótka pamięć jest... Obskurny loch. Jest dosyć słaba. A ta tu została. Okej. Okay. Jesteśmy. Opowiedz nam o czarnym kamieniu dusz. Wiemy o trzech użytych przez Horadrimów do uwięzienia najwyższych złych. Czemu służy ten kamień? Wasz pan Belial słusznie się go obawia. Zostawcie ją! Walczymy! Braci! Go, go, go! Jazda, jazda, jazda! Gosturoprawca! Jedziemy z nim, panowie! Trzeba go zamrozić. Pięknie. Nie ma Gostura. Porozmawiaj z Adrią, ależ oczywiście. Za momencik, na początku chcę tutaj poeksplorować ten loch. Liczę na jakieś... Wow! Liczę na jakieś fajne znaleziska. A tu... Jajco! A nie fajne znalezisko. No pewnie nic nie ma. Adria, mów! Leo! Wiesz, kim jestem? Moje dziecko. Czuwałam nad tobą przez całe... Skoro o tym mowa... W ukrytym obozie. Go! Aha, już jesteśmy w ukrytym obozie. Szybko! Coś nie jest. A poszedł na po. Jeśli będą tam skarby, chodź. Być może. Nie, weźmy jeszcze sobie zaklinaczkę. Przepowiedział nasze zwycięstwo. Z Tyraelem możemy o czymś zagadać. Jeszcze możemy o czymś zagadać. No i teraz zagadajmy za Adrią. Dziwi mnie, że Kane nigdy nie powiedział ci, dlaczego odeszłam. Wiedział, że wezwano mnie do walki z władcami piekieł. Jego już nie ma. A więc to przeznaczenie połączyło nas na nowo. Zgodnie z tekstami Horadrimów pozostało tylko dwóch złych. No to zadanie wykonane. Dopracowana, zakazana urnia Zadry. Poczekajcie, poczekajcie. Lea. Jak Okej. Ale chcę zobaczyć, czy nie mamy nic fajnego, nowego. Najpierw dla towarzysza. Nie. O. Arcymistrzowska przysięga, ale może my wykorzystamy. Poczekajcie, bo tak będziemy rozdawać. Mamy fajny nowy pancerz, który jest lepszy niż stary. Tu nie. To na razie zostaje. O właśnie. 40. Tak, to zostanie. Chociaż ta agonalna opaska. Dobra, agonalna na razie zostanie u nas. To zostaje. To zobaczmy, co możemy dać dla niej. Damy to. I damy to. Dobra. I to chyba by było na tyle. Zobaczmy jeszcze, co możemy wymienić. Na przykład dać szelmie. Nic chyba ciekawego, chociaż może to. Dobra, dajmy to szelmie. I jeszcze templariuszowi, czy mamy coś. No pewnie. Broń nową. To. I to chyba było już wszystko. Tak, ale na razie bierzemy zaklinaczkę. I teraz możemy posprzedawać. No więc poczekajcie, tylko szybko sprzedam to, czego nie potrzebujemy. Wow. Aha, nie mogę tego nosić. Dobra. To sprzedajemy. I to sprzedajemy. Dobra. To możemy chyba już zagadać z Leon. Co? Tutaj ogarnęliśmy się. Dobra, gadamy. Mówicie o czarny kamień dusz. Pamiętam, że czytałam o nim w dzienniku wujka, ale nie wydawał się ważny. A jednak jest. To klucz do ostatecznego pokonania zła. Został stworzony przez maga Zoltuna Kula, aby więzić dusze demonów. Tak, był zbuntowanym Horadrimem. Został poćwiartowany przez swoich braci, zanim zdążył aktywować kamień dusz. Jego głowę ukryto w oazie Dalgmu. Musimy ją zdobyć. Jeśli bowiem mamy użyć kamień...
No to lecimy. Mam nową sojuszniczkę. Wiedźmę, Adrię. Wierzę, że czarny kamień dusz pozwoli nam pokonać władców piekieł. Ale to się jeszcze okaże. Do pogadania mamy. O, morderca, kat, potwór. Tak Horadrimowie nazywali Zolt. Tak samo jak Zolt. No dobra, a gdzie mamy się teraz udać? No to możemy jeszcze zagadać z Miriam. Nie ma. Nie. I tu kolejne. Z tego. Ostrzeżenie Tyrela. Jak nie ma. Dobra, chyba możemy już iść. Teraz tylko gdzie? Aha. Brama do oazy w zalanym kanale. Co te dzieciaki biegną za mną? Okropieństwo! Nic tylko by się kręcił po kanałach! Dobra, przestań. Przed nami chyba czeka gość. Kto to jest? Co za dzieciak? I tu w ogóle jakieś... A, tu normalnie ludzie są. I tu kupiec nawet jest. Cesarz? What? Uriel jest bliźniakiem Andariel. Sądzę, że wspólnie spiskowali, aby pomóc Diablo w uwolnieniu Mefista i Baala, choć w przeszłości oboje wspierali pomniejsze zła. Władca Bulu pilnował więzienia Baala, grobowca Talraszy, gdzie... Dobra. Słuchaj mnie, mam mało czasu. Strażnicy Beliala nieustannie... Doprawdy. Wybacz moje zachowanie na dworze. Gwardziści zabiliby mnie, gdybym stanął po twojej... Musisz udać się do oazy. Otworzę dla ciebie bramę. Okej. To już bardziej zrozumiałe. Zniszczony rezerwuar. Ła. Jakoś cicho, mocno. Aha, piaseczniki już skoczyły. Raz, dwa. Zarażone zwłoki załatwiamy. Kto tam jest? O, jeszcze jeden zdradzony. Kolejne piaseczniki. Wyprawmy go na inny świat. What? Co tu się dzieje? Muszę czekać. Ile tu przeciwników jest? No ale zobaczcie. Świat nie zniesie więcej twojej obecności. To mi się podobało. Podnieśmy sobie tutaj co... A, to jeszcze jest jeden kościany zawodnik. A w sumie też zawodnik. Ciesz się zwycięstwem! Wow, widmo śmierci. Smuton zwany biesem. Coś to kościotrup, a nie żaden bies. Dobra, ja chcę zobaczyć, czy tu jeszcze coś jest. Zwłoki! Szkoda, że nie mogę tej góry zarażonych zwłok
wysadzać, tak jak wysadzam te zwłoki, nie? Shit. Dobra. Idziemy dalej. A, tam jeszcze zdradzamy. Chodźcie, chodźcie. O, kolejna jakaś grupka. Ło. Co tu mamy? Zdrowotny basinet męstwa. Meh. Chyba nic ciekawego. Przynajmniej po kolorze sądzę. Mefisto, władca nienawiści, był tak wszechobecny, że nawet po tym, jak już został pokonany i uwięziony w kamieniu dusz, jego demoniczna esencja zdołała przedostać się do Travinkar i zatruć kapłanów za karą. Zginął z rąk tych samych bohaterów, którzy zabili jego braci. Mhm. Ale czuję strach na samą myśl, że mógłby kiedyś powrócić. O, mamy teleporta, fajnie. Jak tu pięknie. No faktycznie. Wal jest najbardziej zdecydowanie inne otoczenie niż w kanałach. W Gdaniu został uwięziony w ciele Horadrima Tal Rashi i zamurowany w grobowcu. Kilka wieków później Diablo uwolnił Baala, który zatruł kamień świata, co miało straszliwe konsekwencje dla barbarzyńców mieszkających w pobliżu góry Arreat. Krótko potem Baal zginął z rąk bohatera. Poczekajcie chwilkę. Za moment wracam. Zatrzymam na chwilę. Musiałem zadzwonić do mojej małżonki, bo dzwoniła, że resztę trzeba wstawić, ale za chwilę będzie w domu i sama wstawi. Ja tutaj mam, wiecie, ważne rzeczy. Szukamy oazy. W sumie gdzie może być, w którą stronę ta oaza? Dobra, pójdźmy najpierw do góry. Tu coś spadnie? Mam na głowę? Nie, to pułapka. Wieża wodna. Pełn upadły. Chyba tam będziemy musieli iść, wiecie? Tak coś czuję. Więc może... Zróbmy najpierw rekonesans w tą stronę. Wow. No to tu musimy cisnąć, bo tu jest i złoty, i srebrny. Pełno. Wykałem przed tymi fioletowymi liniami, one zadają 1000 obrażeń. Może to nie jest aż tak dużo, ale... O, jest. Załatwione. Oho. No dobra, to zejdźmy na dół tutaj, zobaczmy co jest. Beczka. Tu mistrzowi upadłych. Yeah! Uczymy! Potrzeba więcej czasu. Nie potrzeba mi więcej czasu. Ja to zaraz wszystkich pozałatwiam. Proszę, widzicie? Mamy jakieś wejście. Oaza? Niegdyś była znacznie większa. Nie, splądrowana piwnica. Więc nie wiem co, o co chodzi jej, że oazę widzi. Wejdźmy do piwnicy. Pomocy! W moim domu jest gwardia imperialna. Nie mogą znaleźć... Z uchodźców będą doskonali niewolnicy. A z ciebie doskonałe zwłoki. You wish, motherfucker! No właśnie. Postąpiłeś
szlachetnie. Pozwól, że pokażę ci, no, dlaczego ten pokój jest tak. Chyba dwie skrzynie widzę. Gwardia Imperialna chciała pojmać tych uchodźców. Nie wiedziałem, co robić. Zrobiłeś, co należało. Tylko to się liczy. Nie jestem wojownikiem jak mój ojciec. Bierz, co chcesz z jego skrzyń. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Także teraz możemy wyjść. I idziemy... Posłocznik. Idziemy teraz do góry. Co to jest? Aha, mistrz upadły? Nie, pustynny derwisz. Ojej, pierwszy raz chyba spotykamy tego przeciwnika. Dobra, ładnie. Ciśniemy temat. Tu jeszcze ktoś jest. Jeden peon. Wow. Widziałem, ilu ich tam jest. Dobra, możemy iść. Go, go, Power Rangers! A tu ich musi tu jest się naładować. Ała. Ała. Wysadzamy zwłoki. To już nie ma. Teraz musimy potworzyć trochę zwłok. Dobra, przyzywacza trzeba załatwić. No halo. No. Tam na dole chodzą. To nic nie ma. Dobra, mamy tylko przeciwników. Których zaraz tutaj się podbędziemy. Ała. Dobra, załatwieni. Żadnych tu niestety nie ma skrzyneczek fajnych. Nie, tylko beczki. Wow, ile kasy z tych kości wypadło. Ciśniemy. Wow, to ten derwisz. Widzę drugi jakiś derwisz. Kundel upadł. Weźmiemy sobie to na 20 sekund coś. Jeden derwisz to ta wiosna nie czyni. Wow. Załatwiamy, załatwiamy posłuszniki. Ojejku, duży obszar znowu. Nie wiem w sumie gdzie iść najpierw. No dawaj, ciśniemy. Rozkładaj się i gin. Okej. Pokonać wroga. Zobaczmy na mapę. I schwytać jego towarzyszy. Jest wśród nich wiedźma i jeszcze jedna. Dziewczyna, przyprowadźcie je do mnie wraz z czarnym kamieniem dusz. Będą szukać głowy Soltuna Kula. Przetrząśnijcie oazę, aby znaleźć czaszkę. Aha. W czerepie pozostało nieco starej magii. Czyli muszę nie tylko my szukamy mieć tej czaszki.
Czekajcie, rozwalimy tego derwisza. O, już jest rozwalony. Gdzie jest to miejsce? Mamy skrzynę. Zobaczmy, co w niej jest. Nic specjalnego. Łamy. Zapomniane ruiny. Kolejna lokacja poboczna. No to nie jest oaza. Więc po prostu zaraz chyba wejdę. Tak jak poprzednio. Wejdę sam i zrobię to bez was, bo to będzie strata czasu. Dobra, załatwione. To tak zróbmy. Ja sobie wejdę tutaj do tych ruin i wrócę do was za moment. Na szczęście zorientowałem się, że to jest nasz cel. Tam, gdzie byliśmy, to jest nasz cel tutaj. I odkryłem sobie tutaj cały ten obszar, a to zostawiłem, nie wchodziłem tutaj w ogóle, bo to są te zapomniane ruiny, które mamy znaleźć. To jest główne zadanie, także wchodźmy tutaj i szukajmy głowy Zoltuna Kulla. Tu w tych ruinach nie mają być szczątki tego Zoltuna całego. No to szukamy. I tu nie, tu nic nie ma. No to let's go dalej. Mam tu przeciwnicy, szkieletowy wartownik. No tu w ogóle nie powinni sprawiać żadnych problemów. Jeszcze zobaczcie, bang, bang, bang. I zmiatam połowę tymi wybuchami. Kręgorbi. Brzmi nieźle. Zaraz tam pójdziemy. Ale najpierw przejdźmy się tutaj. Wieża strażnicza. Aha. Jedliki przyznała. Czy tu jeszcze coś jest? Nie. Głównie chodzi mi o księgi i o oczywiście o skrzynki. I tu mamy przeciwników. Klątwa. I możemy wysadzać ciała. Zobaczcie. Jak ładnie pustoszy. Wow. A teraz to ich tu dużo jest. Ale to nic. Ich jest dużo, ale mają bardzo mało punktów życia, więc nie stanowi to dla nas żadnego wyzwania. Aha, tu mamy skrzyneczkę. Bardzo dobrze. I bang, bang, bang. Nie bój się końca. No, widzieliście. Teraz zobaczmy, co jest w skrzynce. No, dopracowane łapawice, czyli jakieś rękawiczki, szału nierobiące, bo niebieskie, no, ale cóż, idziemy dalej. Co tu mamy? Tu mamy przeciwników. Tylko jednego się obawiam, że tutaj, o tu, ominęliśmy coś wartościowego. Będziemy musieli się tam wrócić. Tu nic. Uzaj bluźnierca. Jakiś konkretny, widzimy. Zamrażający impuls i przeniesienie. Trzeba uważać na zamrażający impuls. Już chyba? Nie, jeszcze żyje. O kurde. Wysadzamy dookoła, wysadzamy. Dobra, Uzaj nie żyje. Teraz reszta.
A reszta już problemów nie robi. Co tu mamy? Jakieś coś ludowe. Ej, łowca, a czemu tu uciekasz? Kolejny łowca. Tu mamy jeszcze, tu mamy, o tu coś jest, zasnuty kryształ. Dobra, pójdźmy w tą stronę, chociaż tu mi się wydaje, że tu będzie nasz cel, a tam będą jeszcze rzeczy do eksploracji, tereny do eksploracji. No, trochę pieniążków. Aha. A nie, tu jest skrzynia. Wartownicy. Srebrni, więc trzeba się trochę postarać. Ale dobra, już po wszystkim. Jest legenda, jakieś naramienniki legendarne. Podoba mi się. Legend, im więcej, tym lepiej. Dobra, idziemy dalej. Oho, wieża strażnicza. Co tu się dzieje? Tu możemy wysadzać chyba, nie? A nie, trzymają się ci kościani wojownicy. Dobra, już się nie trzymają. Nie bój się końca. Ale te małe diabliki srebrne są wytrzymałe. Dobra, chyba wszystko. Dobra, tu jest ta głowa, więc zaraz tu wrócimy. Ale chcę najpierw sprawdzić ten teren. Aha. Co to jest? Imakanti zwany niszczycielem. Także jadę, opaki. Najpierw łowców, no dobra, niech będzie, najpierw łowców rozwalimy. A na końcu głównego. Ale trucizny tutaj. Zaklęta trucizna. Ciśniemy go, opaki. No, jest. Jakieś złote rękawice. Kolejne rękawice. Tu na dole coś mamy? Nic nie mamy. Dobra, pokonajmy tutaj tych jego mostków. Okej. Skrzyneczka. Wow. Tu nic. Tam mamy kupę przeciwników. I teraz dobrze by było, żeby trochę ich zmarło. O, właśnie, o to chodziło. O to chodziło. Żeby zrobić reakcję łańcuchową ze zwłok. Okej, zobaczmy jeszcze tutaj. O, tam chyba jest jakiś... Słuchajcie, tu jest ten przecież. Mały goblin. Zamarznięcie, jedziemy z nim. Jedziemy z nim. Trzeba go załatwić. Dobra, chyba się uda. Dawaj. Jest. Udało się. Wow, ile tych rzeczy tu wypada. Pochłania cię słabość. No. To było niezłe. Widzicie, byśmy goblina ominęli, gdybyśmy tu nie przyszli. Jeszcze coś jest?
Nie, tu jest pustka. Dobra, to teraz idziemy już podnieść tą głowę. Nie schodzimy nigdzie niżej, to jest na tym poziomie. Widzieliśmy nawet już tą głowę. Głowa musi być niedaleko. No przecież widzieliśmy, moja zaklinaczko droga. Intuicja. Za tydzień ruszamy na bezludne piaski, aby odszukać ukryte archiwa Kula. Nie mamy pojęcia, czego oczekiwać. Musi się naładować. Jak bardzo Kul wpadł w szpony szaleństwa, jak wielką moc udało mu się zdobyć. Mam tylko nadzieję, że nie wyruszamy za późno. No i bye bye, prastary strażnik. Kto tu jeszcze jest? Grupka jakichś takich strażników, których raz, dwa pokonamy. No właśnie. Poczekajcie, jeszcze tu zobaczę, czy coś nie... Nie, tu nic nie ma. Dobra, wracamy do oazy Dalgura. Porozmawiaj za... Aha, do ukrytego obozu wracamy, okej. Okay. No i zagadajmy z Adrio. Będziesz się powstrzymywać, nigdy nie osiągniesz lepszych rezultatów. Nadszedł czas. What the? Znowu żyje. Soltunie Kulu. Musisz aktywować... Tak, to ja. Okej. Mamy Zoltana Kula. Zoltuna Kula. Nie wiem, czy on może nam pomagać, czy co. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy to w następnym odcinku. Ja teraz wam bardzo dziękuję za ten. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dajcie znać, łapki, komentarze. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.